12 kwietnia, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Wałbrzyscy radni zadecydowali o likwidacji 4 szkół, jednocześnie odrzucając wniosek o zorganizowanie referendum w tej sprawie. Wszystkie spotkania związane z planami reorganizacji sieci wałbrzyskich szkół niosły ze sobą wiele emocji. Nie inaczej było podczas sesji Rady Miasta, która ostatecznie miała zadecydować o likwidacji 4 wałbrzyskich placówek. W czasie dyskusji na temat dalszych losów szkoły podstawowej nr 19 na Poniatowie, obecnych na sali rodziców zaczęły ponosić emocje i Straż Miejska podjęła interwencję, próbując wyprowadzić Piotra Gezele, członka Komitetu Obrony Szkół. Na sali zapanował chaos. Obrady zostały wstrzymane. Piotr Gezela pozostał na sali, bo inni członkowie komitetu i rodzice nie dopuścili do jego wyprowadzenia. Gdy emocje opadły, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Romańska przeprosiła w imieniu zastępcy komendanta Straży Miejskiej Kazimierza Nowaka za jego zachowanie. Pan ze Straży Miejskiej może trochę zbyt szybko i ostro zapowiedzieć. Z całego serca pana, przepraszam, panie Piotrze. Dalsza część obrad była nieco spokojniejsza, jednak sporą sensację wzbudziło pojawienie się na korytarzu taczki, która miała posłużyć do wywiezienia prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja. Skoro radni działali zgodnie z tym, jakby chcieli mieszkańcy, i skoro pan prezydent również nie działa w interesie mieszkańców, chcielibyśmy pana prezydenta i tych radnych, którzy głosują sprzecznie z naszymi potrzebami, chcielibyśmy wywieźć po prostu tych radnych, którzy nie działają w interesie mieszkańców, wieść na taczkę. Pan prezydent powiedział, że niestety nie wyjdzie do nas, ponieważ stwierdził, że teraz jest przerwa, za chwilę będzie dalej trwała sesja i nie wyjdzie teraz na korytarz do mediów i rodziców, ponieważ boi się, jak sam powiedział, cytuję, prowokacji. Podczas sesji przedstawiciele likwidowanych szkół mieli ostatnią okazję do przekonania radnych, by nie zamykali ich placówek. Panie prezydencie, naprawdę rodzice byli gotowi do rozmowy i chcieliśmy pomóc miastu w prowadzeniu tej szkoły. Chcieliśmy zrobić oszczędności, chcieliśmy dużo, ale niestety pan prezydent twierdzi, że my nic nie chcemy. Nie, bo nie. Nie, panie prezydencie. Pana stanowisko jest takie, że zamkniemy tę szkołę. No tak, bo taka jest pana wola, tak pan sobie to wymyślił. W grudniu przedstawiliście nam niby propozycje, przeprowadziliście z nami niby konsultacje, które tak naprawdę przez nas były odbierane jako przedstawianie waszych argumentów. My nie byliśmy dopuszczani do głosu. Na poszczególnych spotkaniach w szkole, owszem, udało nam się pewne rzeczy zgłosić i prawdę mówiąc do dzisiaj na wtedy zadane pytania w styczniu, do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ja po otrzymaniu uzasadnienia z urzędu odnośnie zamknięcia szkoły nr 12, bo jestem jej przedstawicielem, więc o niej głównie będę mówić, wysłałam do pani Dobrowolskiej pismo z szeregiem pytań o sprostowanie pewnych niejasności, które były w nim zawarte. Pismo wysłałam 23 lutego, dzisiaj mamy 12 kwietnia, nie otrzymałam odpowiedzi. Na wyższą władzę nie ma siły i no niestety ja też takiej siły nie mam. Jaki będzie koszt przekształcenia budynku na DPS? Czy budynek zostanie w rękach gminy czy w prywatnych? Co z wojskami i terenami przyszkolnymi? Jak w przypadku likwidacji tej szkoły, ta dzielnica zostanie bez niczego, ani bez boiska, z marnym, dezerowanym placem zabaw dla małych dzieci. Nie liczy się z opinią społeczną, a nawet kuratorium oświaty. Mówimy tu o czym? Proszę Państwa, o czym mówimy? Po prostu o tym, że nasze dzieci nie mają jak ryby głosu, a my rodzice tak samo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, chciałbym się tylko powiedzieć. Kończ was wstyd oszczędź. Jednak żadne argumenty nie przekonały radnych, którzy za każdym razem większością głosów decydowali o likwidacji poszczególnych placówek. Za zamknięciem publicznej szkoły podstawowej nr 19 było 16 radnych,
przeciw 9. Za likwidacją publicznej szkoły podstawowej nr 12 zagłosowało 12 radnych. 9 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Publiczna szkoła podstawowa nr 31 zostanie zamknięta decyzją 13 radnych przy 6 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się. Za likwidacją publicznego gimnazjum nr 5 głosowało 14 radnych, przeciw 7, a 3 wstrzymało się od głosu. Argumenty za likwidacją tych szkół pozostały niezmienione od czasu, gdy tylko ten projekt został stworzony. Oszczędności. Czy one będą wynosiły 2,8, 2,7, 3,1 czy 2,5 miliona złotych, są oszczędnościami nie po to, żeby je przekazywać na inne cele, tylko są oszczędnościami, powtarzam to, co powiedział pan skarbnik, pozwalającymi zachować pozostałe 21 szkół w stanie takim, żeby mogły uczyć się tam dzieci. Jeśli my tego nie zrobimy, ten system ulegnie rozpadowi. Ja na tej sali, ani na żadnym spotkaniu, nie uzyskałem nawet cienia, szczególnie od pani, wskazań, skąd pieniądze na utrzymanie tej sieci szkół mamy wziąć, szczególnie biorąc pod uwagę wiedzę, którą mamy od tygodnia, że spadnie subwencja i spada udział w podatku dochodowym o 3 miliony, czego w listopadzie nie wiedzieliśmy. Ostatnią nadzieją obrońców szkół było zorganizowanie referendum, w którym wałbrzyszanie mogliby cofnąć decyzję radnych o likwidacji szkół. Wczoraj jednak podczas konferencji w ratuszu przewodnicząca Komisji do Spraw Referendum przedstawiła opinie radców prawnych, mówiące, że pytania w projekcie referendum zostały sformułowane niezgodnie z prawem i nawet gdyby do referendum doszło, wykonanie decyzji mieszkańców nie byłoby możliwe. Podczas sesji radni zapoznali się z opiniami radców prawnych i zdecydowali o odrzuceniu wniosku w sprawie organizacji referendum. Podczas realizacji tego reportażu sesja nadal trwała. Dlatego opinie i komentarze radnych oraz przedstawicieli Komitetu Obrony Szkół poznamy jutro. Ponad 3 tony plastikowych odpadów zebrano w powiecie wałbrzyskim w ramach akcji Nakrętki dla hospicjum. W działanie włączyło się starostwo powiatowe, które koordynuje zbiórkę i przewóz materiałów. Pieniądze uzyskane w ten sposób przysłużą się wrocławskiemu hospicjum dla dzieci. Cała akcja polega na tym, że przez rok szkolny młodzież, jak i dzieci z terenu szkół powiatu wałbrzyskiego zbierają nakrętki. Te nakrętki później są sprzedawane i pieniążki, jakie uzyskuje fundacja ze sprzedaży nakrętek, są przeznaczane na funkcjonowanie wrocławskiego hospicjum dla dzieci. Wrocławska placówka zajmuje się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi na terenie całego Dolnego Śląska. Hospicjum obejmuje kompleksową opieką najmłodszych przez 24 godziny na dobę. W akcję pomocy włączyło się ponad 300 placówek na terenie województwa, z czego dużą aktywnością wykazują się szkoły z powiatu wałbrzyskiego. Starostwo w zbiórce uczestniczy już po raz drugi. Worki nakrętek przekazywane są nawet przez pracowników placówki. 2 czy 3 tygodnie temu wyjechał od nas pierwszy transport, to było ponad 2 tony nakrętek, tyle że nie wywoziliśmy swoim samochodem, a do akcji włączył się pan Piotr Dąbrowski, który ma firmę transportową i sam charytatywnie z dobrego serca te nakrętki wywiózł z terenu Wałbrzycha. W tej chwili to, co widzimy tutaj na samochodzie, to jest ponad tona nakrętek. Mamy jeszcze nakrętki na terenie naszego starostwa, więc kolejny transport będzie również w kwietniu. Liczymy, że będzie około 2 ton nakrętek i kolejne 2 tony będą na pewno w okolicach czerwca. Akcja ma wymiar zarówno edukacyjny, jak i ekologiczny. Młodzież zbierając nakrętki pomaga hospicjum, za co może liczyć na podwyższone oceny zachowania. Oprócz tego wykazuje się dbałością o środowisko naturalne, gdyż takie odpady rozkładają się w iście żółwim tempie. Plastikowe nakrętki wystawione na działanie środowiska naturalnego znikają dopiero po paruset latach. W Galerii Książki Biblioteki pod Atlantami można zobaczyć wystawę dla osób niedowidzących i niewidzących z audiodeskrypcją pod tytułem Obraz dźwiękiem malowany. Prezentowane są na niej obrazy Bernadety Nowak, a ekspozycję zorganizowano we współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka. Audiodeskrypcja to technika opisywania rzeczywistości osobom, które mają problemy ze wzrokiem. Stosuje się przy odbiorze sztuki, najczęściej w galeriach sztuki, teatrach czy przy projekcjach filmów. Z pomocą przychodzi technika. Niedawno potrzebne były specjalne mikroporty, a teraz wystarczy zwykłe radio czy telefon komórkowy ze słuchawkami. W przypadku galerii rzecz jest o tyle prosta, że mamy taką rzeczywistość, która się nie zmienia. Czyli mamy obrazy, których
odbiorcy nie do końca mogą odebrać, dlatego że ich nie widzą, więc my koncentrujemy się na tych obrazach, my koncentrujemy się na tym, co w nich ważne, na tym, co istotne, na opisaniu, jakie techniki zostały użyte przy tworzeniu tego obrazu, jakie kolory dominują, jakie kolory się tam pojawiają. Rozmawiamy również z artystą, on również przekazuje nam takie informacje, które bywają bardzo pomocne przy tworzeniu audiodeskrypcji, bowiem ta idea, która przyświeca tworzeniu obrazu, bardzo często jest tylko i wyłącznie w głowie artysty. Jeśli uda nam się ją zgłębić, tym lepszy jest opis i opowiadanie, co ten obraz wyraża, co artysta chciał wyrazić. Fundacja prowadzi dwa projekty w bibliotece. Współpracuje przy organizacji pokazów filmów z audiodeskrypcją raz w miesiącu. A po wystawie, jak zapowiada Mariusz Ciakiewicz, pojawią się następne działania. Ewa Bystra na wystawę przeprowadziła niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych. Okazało się, że im też audiodeskrypcja bardzo pomaga w odbiorze sztuki dzięki sugestiom, na co mają zwrócić uwagę. Rozmawiałam przed chwileczką z podopieczną, która jest niepełnosprawna intelektualnie. Byliśmy przynajmniej jednej z wystaw, a też jej wrażenia były takie, że łatwiejszy jest odbiór takiego obrazu. Jeżeli ktoś nawet nie jest jakimś znawcą sztuki, albo nawet, to ułatwia. Autorka wystawy maluje przede wszystkim portrety bliskich, pejzaże, zwierzęta i swoje miasto, Kamienną Górę. Jest twórcą ilustracji do bajek. Wystawa w bibliotece pod Atlantami jest pierwszym doświadczeniem z audiodeskrypcją. Początkowo nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, ale po wysłuchaniu tych młodych, pełnych pasji ludzi i wysłuchaniu audiodeskrypcji do moich obrazów byłam głęboko poruszona. To jest tak wspaniałe przedsięwzięcie, tak wspaniały obraz, odbiór obrazu może być, że niesłychana rzecz. Zresztą ci ludzie tak to wspaniale robią, po prostu malują słowami i jest to moje pierwsze takie jakby wydarzenie w moim życiu. Mam nadzieję na następne. Wystawę będzie można oglądać i posłuchać jej do końca kwietnia. Oficjalne pożegnanie popularnego spektaklu, zwiedzanie teatru, pokazy filmów i koncert muzyki bałkańskiej to część atrakcji, jakie będzie można zobaczyć podczas drugiej w tym roku teatralnej bezsenności. Impreza odbędzie się w najbliższy piątek w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. To już druga teatralna bezsenność w tym roku. Widzowie, którzy zjawią się w piątek 13 w teatrze, będą mieli okazję oficjalnie pożegnać się z tytułem obecnym w repertuarze od kilku lat. Będzie to bohater roku z sezonu 997, który 3 lata temu poświęcony był Wałbrzychowi jako miejscu magicznemu i niekoniecznie złemu. Chcemy pożegnać się z bohaterem roku na sposób teatralny, pokazując ten spektakl na dużej scenie teatru. Chcemy pokazać film, który na kanwie którego ten spektakl powstał, czyli film Feliksa Falka o tym samym tytule, ale też przedstawić inny film, który był jakby początkiem, a na pewno był początkiem jego mówienia o bohaterze roku, czyli Wodzireja, słynnego Wodzireja. W odstępach czasowych widzowie teatralnej bezsenności będą mogli zobaczyć w amfiteatrze oba te filmy. Kwietniowa bezsenność rozpocznie się zresztą nie tyle pożegnaniem, co powitaniem z tytułem, bo dla pierwszych 13 widzów, którzy zakupią bilet na spektakl Bohater Roku, przewidziano wolny wstęp na trzecią próbę generalną spektaklu O Dobru, którego premiera odbędzie się w sobotę 14 kwietnia. Pierwsza 13 osób, które zostaną z nami przez cały wieczór i planują pójście na spektakl, ta pierwsza 13 będzie mogła uczestniczyć w trzeciej próbie generalnej do nowego spektaklu, który także witamy. Taka przeplatanka w tym programie, w każdym programie teatralnej bezsenności, do spektaklu, który witamy. Mówię tutaj o spektaklu Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki O Dobru, którego to prapremiera zdarzy się na scenie kameralnej następnego dnia, 14 kwietnia, którą już z wielką radością zapowiadamy. W międzyczasie w amfiteatrze przewidziano występ orkiestry z Poznania oraz projekcję dwóch filmów Feliksa Falka, Bohater Roku o 19 i Wodzirej o godzinie 22. Pokażemy muzykę bałkańską w wykonaniu artysty teatralnego piszącego muzykę dla nas, pana Fetlera, który przygotował muzykę do Olgi Tokarczuk z Wałbrzycha. I będzie to 7-osobowa grupa orkiestry dętej grającej muzykę bałkańską. Mam nadzieję, że ten projekt się spodoba widzom, bo zaraz po pierwszej projekcji, około godziny 21, ponadgodzinny koncert, na który bardzo serdecznie zapraszam. Teatralna bezsenność zakończy się jak poprzednio zwiedzaniem teatru o północy.
Tym razem będzie można zobaczyć także budynek administracyjny i budynek domu aktora. Wstęp na imprezę jest wolny. Bilet jedynie trzeba zakupić na spektakl Bohater Roku. To wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.